Szanowni Państwo, no i wreszcie trzecia część naszych refleksji o konserwatyzmie. Będzie ona dotyczyła tak zwanych tradycjonalistów romańskich. No, nie ukrywam, temat mój ulubiony, dlatego że poświęciłem mu w swojej naukowej młodości dużo czasu. Poświęciłem temu problemowi. Napisałem dwie książki. Od grzechu do apokatastazis, historiozofia Józefa de Maistre'a. Jest to zresztą moja rozprawa doktorska. I druga książka, którą na ten temat napisałem, filozofia polityczna francuskiego tradycjonalizmu. Niestety nie napisałem, znaczy tak, te dwie książki, jedna z nich dotyczy, ta pierwsza dotyczy tytułowej postaci Józefa de Maistre'a. Druga dotyczy zarówno de Maistre'a, Bonalda, Louis de Bonalda, jak i postaci, których dzisiaj nie będę omawiał, bo to mamy krótki wykład, takich jak na przykład księdza Felicite Lamennesa. O Donoso Cortezie oddzielnej książki jakoś tak nigdy nie napisałem. Można sobie rzucić okiem na moją Hiszpanię Franco, tam w pierwszej części dotyczącej genezy frankizmu jest obszerny 40-stronicowy rozdział na temat myśli Juana Donoso Corteza. No, może kiedyś usiądę, jakąś książkę o Donoso Cortezie rzeczywiście warto by napisać, szczególnie że właściwie wszystko tak naprawdę do jej napisania w swoim życiu przeczytałem. Ale wracamy sobie do naszego tematu po tej małej, krótkiej sesji reklamowej. Mianowicie tradycjonalizm jest tematem naszego dzisiejszego spotkania. Tradycjonalizm Józefa de Maistre'a, Louis de Bonalda i hiszpańskiego myśliciela Juana Donoso Cortesa. To też gwoli wyjaśnienia, Józef de Maistre zresztą też nie jest Francuzem, dlatego że jest potomkiem francuskich imigrantów, którzy zamieszkali w Sabaudii. Sabaudia dzisiaj, ta część Sabaudii należy co prawda do Francji, Chambéry miasto, ale za czasów de Maistre'a należała do Turynu, do Królestwa Sabaudzkiego i sam Józef de Maistre urodził się jako poddany króla Sabaudzkiego i nie był Francuzem, aczkolwiek językiem włoskim prawie się nie posługiwał, posługiwał się wyłącznie językiem francuskim. Był dyplomatą, no i wtedy językiem dyplomacji też był język francuski i można było być wysokim urzędnikiem jednego z włoskich państewek, nie znając włoskiego. Ale to tak zupełnie uwaga na marginesie. De Maistre i Bonal, ci dwa postacie, reprezentują świat tradycjonalizmu, stanowiącego najbardziej radykalną, kontrrewolucyjną odpowiedź na wydarzenia i idee polityczne, społeczne, ekonomiczne, kulturowe i religijne rewolucji francuskiej. Juan Donoso Cortes jest młodszy od nich, żyje o 30 lat dłużej od de Maistre'a, no tylko kilka co prawda lat dłużej od Bonalda, ale Bonal po prostu żył bardzo długo, już na starość niewiele pisał albo i nic. I o ile dla de Maistre'a i Bonalda punktem odniesienia jest rewolucja francuska i przeciwko niej poświęcają całe swoje pisarstwo, o tyle w przypadku Donoso Corteza punktem odniesienia dla niego jest Wiosna Ludów w Europie lat 1848-49, czyli druga rewolucja, która wszystkim uświadamia fakt już najbardziej oczywisty, a mianowicie taki, że rewolucja francuska nie została stłumiona. Rewolucja francuska mogła przegrać na polach bitewnych od Lipska po Waterloo, ale w duszach ludzkich i w ludzkich umysłach zagnieździła się na trwałe i Donoso Cortes jest tym późniejszym już myślicielem świadomym tego, że kontrrewolucja w tradycyjnej formie, taką jak prezentowali Bonal i de Maistre, jest już po prostu niemożliwa. Zresztą Bonal, który zmarł niewiele przed nim, pod koniec życia też już był tego świadomy i też to widział. No, de Maistre miał to szczęście, nieszczęście, że zmarł w roku 1821, w związku z czym nie doczekał już późniejszego rewolucji, ale charakterystyczne są jego słowa ostatnie, które miał powiedzieć przed śmiercią: Je meurs avec l'Europe, umieram razem z Europą. Bardzo charakterystyczne, też świadczące o głębokim pesymizmie. De Maistre i Bonalda uważamy za dwóch najwybitniejszych w dziejach myślicieli zaliczających się do konserwatyzmu, do skrzydła tradycjonalistycznego. Cechą charakterystyczną tradycjonalizmu jest to, że
jest to nie tylko, tak jak to na przykład wyglądało u Berka, negacja rewolucji francuskiej z powodu radykalizmu działań, z powodu radykalizmu reform. Tradycjonaliści refutują, odrzucają rewolucję francuską nie tylko za radykalizm i za szybkość reform. Przede wszystkim budują przeciwko rewolucji ideę pewnego porządku prawdziwego, opartego na świecie rewolucyjnym, aczkolwiek nie jest to też dokładnie system ancien reżimu, ale w każdym razie budują system, no, można powiedzieć, konkurencyjny w stosunku do świata przedrewolucyjnego i proponują ludziom wybór. Albo świat przedrewolucyjny, przez nich pochwalany, albo świat porewolucyjny, czyli świat liberalny. Z punktu widzenia tradycjonalistów, podstawowym błędem rewolucjonistów i wcześniej jeszcze filozofów oświecenia była optymistyczna antropologia, czyli wiara w to, że człowiek rodzi się na tyle doskonały, bez grzechu pierworodnego, że jest zdolny obmyślić i wprowadzić w życie całościową zmianę polityczną, społeczną, ekonomiczną, religijną itd., a której to zmiany symbolem zerwania z całą dotychczasową tradycją i stworzenia nowego człowieka, nowego narodu i nowego świata jest idea umowy społecznej i rewolucji potraktowanej jako umowa społeczna. Zarówno Demestre, jak i Bonal są filozoficznie rzecz patrząc zwolennikami teologii świętego Augustyna i bardzo mocno podkreślają grzech pierworodny i skażenie natury ludzkiej. Jak to napisał jeden z badaczy szwajcarskich o Demestrze, świętego Tomasza z Akwinu, Demestr znał chyba tylko z okładki, bo rzeczywiście tak jest, że Demestr jest myślicielem głęboko augustyńskim. Bonal również, aczkolwiek jego recepcja świętego Augustyna głównie następuje poprzez kartezjanizm i mechanicyzm kartezjański, ale o tym sobie jeszcze zaraz powiemy. Istotą tradycjonalizmu jest wiara w to, że świat polityczny, społeczny nie ma charakteru przypadkowego. To znaczy, o ile Berg na przykład bronił tradycji, to uważał, że tradycja każdego kraju jest inna i w gruncie rzeczy to, jak się ta tradycja kształtuje, jest pewną dozą przypadku. Dla Demestra i Bonalda przypadków nie ma. Oczywiście poszczególne kraje mogą mieć różne wariacje w postaci takiej, że w jednym kraju jest na przykład, nie wiem, ustrój monarchistyczny, a w drugim republikański, ale generalnie zasady polityczne i ustrojowe są takie same. Wszędzie. Pewne zasady ogólne przynajmniej. Skąd to się bierze? Mianowicie bierze się to z pewnej obserwacji. I wszyscy tradycjonaliści powiedzą wam tak. Gdzie nie spojrzycie na świecie, tam ludzie posiadają własność. Mogą różnie to nazywać, inaczej ją definiować, właściciela dawać mu inne prawa, ale nie ma społeczeństwa cywilizowanego bez własności. A jeżeli jest jakieś społeczeństwo bez własności, to są jacyś, nie wiem, Indianie w Amazonii albo Murzyni gdzieś tam w Afryce, którzy jeszcze nie widzieli białego człowieka. Innymi słowy, brak tej instytucji świadczy nie przeciwko powszechności zasady, tylko o tym, że mamy do czynienia z ludami, które odpadły od cywilizacji. Czyli, powiedzieliby wam tradycjonaliści, skoro wszędzie na świecie, w świecie cywilizowanym jest własność, to znaczy, że własność jest prawem natury. Wszędzie ludzie żyją w rodzinie. I rodziny są złożone z mężczyzn i kobiet. Bo tylko takie rodziny mogą mieć dzieci. W związku z czym istnienie rodziny na całym świecie świadczy o tym, że ludzie zostali stworzeni w taki sposób, że muszą żyć w rodzinie. Ale rodziny mogą przyjmować różne formy. Może być rodzina patriarchalna, niepatriarchalna, wielożeństwo, jednożeństwo, prawda, i tak dalej. No, ale rodzina jako taka wszędzie istnieje. Ludzie wszyscy cywilizowani żyją w państwie, a więc to znaczy, że państwo jest konieczne. W każdym państwie jest władza. Władza w związku z czym jest konieczna. W każdym społeczeństwie istnieje hierarchia społeczna i istnieją elity władzy.
Czyli to znaczy, że takie rzeczy również są konieczne. I rodzi się z tego wśród tradycjonalistów taka refleksja, że o ile ludzie mogą oczywiście modyfikować pewne elementy, to pewne ogólne zasady są porządkiem koniecznym. Bardzo tradycjonaliści lubią pojęcie konieczności, porządku koniecznego i ten porządek konieczny opiera się na tych zasadach. I każde społeczeństwo, które nie respektuje tych zasad, pogrążone jest w anarchii i odpada od cywilizacji. I teraz pytanie, a skąd jest ten porządek? Ten wieczny porządek oparty na tych zasadach wspólnych dla całych ludzkości. Tutaj szczególnie odpowiedź nam serwuje Louis de Bonal. Bo ile Joseph de Maistre, tutaj zdecydowanie ten element słabszy jest, u Bonalda silniejszy, to jest taki element no, presocjologiczny. Zresztą swoją drogą zarówno de Maistre, a szczególnie Bonal bardzo silnie wpłynęli na rozwój socjologii, o czym się dzisiaj mało pamięta. Na przykład Auguste Comte czy Émile Durkheim, zwany u nas Durkheimem, bo się wymawia jego nazwisko w Polsce z niemiecka zamiast z francuska, bardzo dużo zawdzięczali de Maistre'owi Bonaldowi i uważali, że cały porządek socjologiczny, pewnych stosunki konieczne, społeczne zostały właśnie opisane przez Bonalda i de Maistre. Istnieje dość dużo literatury na ten temat, na temat wpływu tradycjonalistów na socjologię. A zresztą sam, ja pamiętam, Durkheima znam może słabiej, ale Comte'a dość dużo czytałem i tam odwołania do Bonalda rzeczywiście są raz za razem, także nigdy tego nie ukrywali. Co różni w związku z czym socjologię od de Maistre'a i Bonalda, czyli od tradycjonalizmu? Tradycjonaliści kiedyś zastanawiają się, skąd się wzięły te zasady, bez wahania wskazują na Boga. Bóg stworzył człowieka jako istotę społeczną. Istota społeczna zawsze żyje w rodzinie i w społeczeństwie. Każde społeczeństwo tworzy państwo, każde państwo ma władzę, każda władza opiera się na jakiejś hierarchii, na elitach politycznych. Bóg stworzył człowieka jako istotę religijną, dlatego każdy człowiek wierzy w Boga, bogów, oddaje im kult i posiada oddzielną kastę czy stan kapłański. Także to są pewne prawa natury. I Bonal i de Maistre te prawa natury starannie wypisują i opisują, a zaczerpnęła je potem od nich późniejsza socjologia, odrywając tylko jakby no pytanie o ich twórcę, dlatego że socjologia, zresztą socjologia współczesna również, ale późniejsza, nie stwierdziła, że są to prawa nadane światu przez Boga, tylko stwierdziła ich istnienie, nie pytając o ich źródło. Dlatego w socjologii może być ateista czy agnostyk. U de Maistre i u Bonalda jest to niemożliwe, ponieważ wszystkie prawdy socjologiczne o świecie, z socjologii polityki, wynikają z Bożego stworzenia. Dlatego, że wedle tradycjonalistów Bóg stworzył świat i człowieka, mając bardzo konkretną wizję porządku właściwego, porządku prawdziwego, w jakim ten człowiek musi żyć. Człowiek może modyfikować te rzeczy. I na przykład zamiast rodziny patriarchalnej może być rodzina, nazwijmy to, partnerska. Zamiast rodziny monogamicznej może być poligamia. Zamiast kultu katolickiego, który obaj nasi tradycjonaliści uważają za właściwy, mogą ludzie popaść w protestantyzm. Jak jeszcze bardziej odpadną od cywilizacji, mogą zostać poganami. Jak jeszcze bardziej odpadną, mogą nawet wierzyć w wielobóstwo. Ostatecznie na danym ostatecznym poziomie upadku mogą nawet oddawać cześć duchom przodków, drzewom czy czemuś tam, ale nie ma człowieka, mówi Bonal z de Maistre'em, którzy nie wierzyliby w Boga. Oni na przykład bardzo chętnie gdzieś tam badają relacje podróżników, gdzieś tam z Tahiti, Polinezji i tak dalej, że nawet tamci barbarzyńcy, prawda, którzy nie widzieli nigdy żadnej cywilizacji, nawet oni wierzą w Boga. Tak silny jest ten instynkt u człowieka i nie jest to przypadek, ponieważ jest to jedno z praw natury stworzonych przez Boga razem z człowiekiem. I to, na czym polega polityka, to przede wszystkim odkrycie tych zasad porządku, zrozumienie ich, takie socjologiczne, i następnie zbudowanie społeczeństwa, które się będzie odwoływało do tych zasad ładu. Dlatego, że od tych zasad ładu nie istnieje, mówią Bonal z de Maistre'em, jakakolwiek ucieczka. Filozofom oświecenia
rewolucjonistom francuskim wydawało się, że można od tego uciec, że Bóg stworzył człowieka jako istotę religijną, a można stworzyć społeczeństwo ateistów. Błąd. Po pierwsze, mimo zabicia tysiąca księży, zamknięcia kościołów, Francuzi nie przestali być społeczeństwem chrześcijańskim, a przynajmniej wierzącym w Boga. Nawet Maximilien Robespierre, który no przecież jest jakobinem, w pewnym momencie likwidując chrześcijaństwo wprowadził tak zwany kult dekadowy, taki dosyć śmieszny kult deistyczny z jakimiś uproszczonymi chrześcijańskimi dogmatami, gdzie dzień wolny, świąteczny miał być co dziesiąty, no bo wszystko było w systemie metrycznym, prawda? Czyli zamiast trzech niedziel, prawda, czterech niedziel w miesiącu były trzy, prawda? Ale w każdym razie idea Boga, by wam powiedział Bonals de Maistrem, jest tak silna wśród ludzi, że nawet ten, który się buntował przeciwko światu stworzonemu przez Boga, czyli Robespierre, ostatecznie uznał istnienie Boga. Rewolucjoniści twierdzili, że człowiekowi nie jest potrzebne państwo i władza. No i co? Zlikwidowali państwo i władzę? Wprost przeciwnie, wprowadzili anarchię, niszcząc tradycyjne społeczeństwo i w końcu zakończyło się rządami terroru jakobińskiego, a potem rządami dyktatorskimi Napoleona Bonaparte. Okazuje się, że można zmienić tytułaturę władz. Zamiast króla z Bożej łaski może być dyktator z łaski ludu, cesarz Francuzów, ale sama istota władzy jest niezmienna. Rewolucjoniści chcieli uwolnić człowieka od własności, na przykład ci, co najbardziej radykalni komunizujący. I czy rewolucja francuska zniosła własność? Nie, bo jest to prawo natury. W związku z czym rewolucjoniści zabrali własność jednym i rozdali pomiędzy siebie. Ale idea własności okazała się silniejsza. Czyli własność jest prawem natury, bo stworzył to prawo Bóg. Rewolucjoniści zamachnęli się na rodzinę, wprowadzając instytucję rozwodów, z którą szczególnie Bonal walczył. Ale czy to oznacza, że ludzie przestali żyć w rodzinach? To, że ludzie żyli na przykład w konkubinacie, to nie oznacza, że nie tworzyli rodziny. Tylko ta rodzina była słaba, niezinstytucjonalizowana, ale rodzina była dalej. Także tego typu rzeczy można mnożyć, na przykład, nie wiem, inna. Rewolucja podnosiła hasło równości, égalité. No i czy równość zapanowała? Tak, mówi de Maistre. Nie ma dzisiaj w społeczeństwie francuskim rewolucyjnym hrabiów, baronów i książąt. Są prezesi i dyrektorzy. Czyli idea hierarchii społecznej i elit rządzących zachowała się. Dlaczego? Człowiek zmodyfikował tylko zasadę uprzednio stworzoną przez Boga. Bo człowiek może modyfikować te zasady, może niszczyć, ale ostatecznie musi do nich wrócić, bo inaczej nie jest w stanie w ogóle egzystować. Gorszość porządku rewolucyjnego wynika z tego, że wcześniej mieliśmy króla z Bożej łaski, a teraz mamy krwawego dyktatora. Mieliśmy kiedyś elitę złożoną z wykształconych kulturalnych arystokratów, teraz mamy elitę królobójców i złodziei. Mieliśmy kiedyś rodzinę chrześcijańską, a teraz mamy związki partnerskie, wolną miłość i tak dalej. Ale nie jesteśmy w stanie naruszyć esencji rzeczywistości, mówią tradycjonaliści. I tak naprawdę jedyne, co ludzie mogą zrobić, to wybrać pomiędzy porządkiem przedrewolucyjnym albo chaosem rewolucji. Nie ma innej alternatywy, tych dwóch rzeczy się nie da połączyć. I w takiej sytuacji człowiek musi żyć w autorytarnym porządku, hierarchicznym, opartym na państwie, rodzinie, własności. I wszelkie próby odwrotu od tego systemu, poddania go wątpliwość, kończą się katastrofą. To zresztą wyraża sama maksyma rewolucji. Pewnie wszyscy Państwo znacie tą maksymę rewolucji z roku 1789. Wolność, równość, braterstwo. Tyle tylko, że maksyma ta jest maksymą skróconą. Ona oryginalnie brzmiała liberté, égalité, fraternité ou la mort. Wolność, równość, braterstwo albo śmierć. I społeczeństwo, które buntuje się przeciwko zasadom tradycyjnego, autorytarnego porządku, nie tworzy nowego ładu w to miejsce, tworzy tylko chaos, który się kończy wojną domową, despotyzmem, rewolucją, czyli śmiercią. Śmiercią dla tysięcy ludzi.
Tradycjonaliści, jak już wspomniałem, mocno podkreślali słabość rozumu. Dlatego rozum nie jest w stanie ukonstytuować porządku trwałego i stabilnego, bo jakiś tam porządek na 3 miesiące, tak, oparty na terrorze, ale nie jest w stanie rozum ludzki stworzyć porządku alternatywnego dla porządku tradycyjnego. Nie może zmienić konstytucji. To są te same rozważania co u Berka o niemożności stworzenia przez człowieka nowej konstytucji, ponieważ tworzenie rzeczywistości społeczno-politycznej jest domeną Boga. Człowiek jest w stanie tworzyć swoją rzeczywistość typu swoja rodzina, dom, dobudować piętro w domu, nie wiem, skosić trawnik, zrobić zakupy, ale nie jest w stanie ukonstytuować na nowo społeczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że ma idee wrodzone. Bardzo silnie eksploatowane przez tradycjonalistów, szczególnie przez Demestra, dlatego, że idee wrodzone wskazują na to, że myśl oświeceniowa, że człowiek jest panem stworzenia i może dokonać poprawy porządku stworzonego przez Boga, w ten sposób zostaje całkowicie zanegowany. Człowiek może, mówi Demestr, działać tylko w ramach okręgu idei wrodzonych. Może poznać tylko to i zrozumieć, co idee wrodzone tkwiące w rozumie mu pozwalają. Może rozumieć prawa matematyki, fizyki, biologii i tak dalej, ale nie jest w stanie stworzyć rzeczywistości. Jest w stanie zrozumieć, jak działa polityka i opisać to w grubych książkach. Jest w stanie opisać, jak działa ustrój państwa, ale nie jest w stanie od zera zaprojektować nowego porządku. Dlatego, że podstawowym problemem rewolucjonistów francuskich było to, przyjętym zresztą z filozofii oświecenia, że filozofom się wydawało, iż polityka jest taka łatwa, że to tylko trzeba napisać projekty ustaw, które pokażą, wprowadzą lepszy świat. Dlaczego jest to niemożliwe? Dlatego, że ludzki rozum jest ograniczony. Nie umie tego zrobić. A rewolucjoniści i oświeceniowcy nie odróżniali pomiędzy teorią i praktyką. Pomiędzy tym, co rozum pomyśli, a tym, co rozum jest w stanie w praktyce wcielić w życie. Jeżeli rzeczywistość opiera się teorii, to niestety rewolucjoniści, pełni pychy, wiary w swój własny rozum i w zdolności twórcze, wierzyli, że są w stanie stworzyć świat lepszy od Boga, dlatego zniszczyli fizycznie świat tradycyjny, rozwalili go, zaorali i próbowali stworzyć porządek nie oparty na prawach natury. I to im się nie udało. Dlatego, że znów powstali nowa religia, dyktator, nowa hierarchia władzy, nowa forma rodziny i tak dalej. Czyli porządek odzyskiwał swoje prawa. Cechą charakterystyczną, szczególnie dla Bonalda, jest wiara w to, że istnieje jeden porządek właściwy dla całego świata. Bonal był święcie przekonany, że cały porządek taki socjologiczny opiera się na takiej triadzie bonaldowskiej. Środek, skutek. Wszędzie jest przyczyna, środek, skutek. Na przykład przyczyną religii jest Chrystus czy Bóg, środkiem kapłani, skutkiem Kościół. Przyczyną państwa jest suweren, król, środkiem są elita rządząca, skutkiem poddani. Rodzina, przyczyną jest ojciec, środkiem kobieta, matka, skutkiem są dzieci. I cały świat można opisać w triadzie bonaldowskiej, przyczyna, środek, skutek. I nie można od tego uciec. I dlatego jedyną, na przykład Bonald twierdzi, dobrze ukonstytuowaną państwem na świecie przed rewolucją była monarchia francuska. I wszystkie państwa, które czym bardziej odchodziły od katolickiej i hierarchicznej, absolutnej monarchii na wzór francuskiej, to odchodziły od tego właściwego porządku. Z poglądem tym nie zgadzał się Demestr i tutaj jest różnica pomiędzy nimi, dlatego że Demestr uważał, że należy bronić każdego porządku, który jest porządkiem tradycyjnym dla danej wspólnoty politycznej. Jeżeli dla Francuzów porządkiem tradycyjnym jest monarchia absolutna, trzeba bronić monarchii absolutnej. Tam, skąd on pochodził, czyli z Królestwa Sabaudii, monarchia była, no może konstytucyjna to złe słowo, ale taka bardzo ograniczona i zdecentralizowana. I Demestr mówi, a więc bronimy monarchii ograniczonej. Jeżeli mamy, Demestr daje przykład Polski,
ale zdecydowanie popiera opozycję tradycjonalistyczną przeciwko Konstytucji 3 maja, ponieważ ustrój republikański był tradycyjny i stworzenie monarchii konstytucyjnej jest braniem wzoru z rewolucjonistów francuskich, braniem na serio ich wiary w to, że człowiek jest w stanie ukonstytuować na nowo państwo. I druga różnica pomiędzy Bonaldem i Demestre. Mianowicie Louis de Bonal jest galikanistą, czyli jest zwolennikiem podporządkowania kościoła katolickiemu państwu. Uważa, że król jest zwierzchnikiem kościoła. Nie ma nic do powiedzenia w dogmatach, ale jest zwierzchnikiem organizacyjnym kościoła, w tym również ma prawo wyznaczania kandydatów na biskupów. Z kolei Joseph de Maistre napisał wielkie takie dzieło z 1820 roku o papieżu, w którym dał wykładnię tak zwanego ultramontanizmu politycznego. Dzieło zostało już opublikowane po jego śmierci, a ono w rzeczywistości zostało napisane w czasie jego pobytu w Petersburgu. I w rozprawie tej de Maistre stworzył wielką wizję porządku politycznego w Europie naprzeciwko rewolucji, na czele którego będzie stał nieomylny papież. Papież stanie się naczelnikiem całego chrześcijaństwa, nie tylko katolików, ale całego chrześcijaństwa, będzie nieomylny, będzie suwerenem w całej Europie, któremu będą podlegali monarchowie i stanie na czele całego bloku kontrrewolucji przeciwko rewolucjonistom. Myśl de Maistre'a o właśnie papieżu jako przywódcy politycznym, będącego uzbrojonym w nieomylność dogmatyczną, miała olbrzymi wpływ na późniejsze przyjęcie w roku 1870 przez Sobór Watykański I dogmatu o nieomylności papieskiej. Uważa się de Maistre'a za stwórcę ruchu ultramontanizmu ludowego, właśnie nie skupionego wśród biskupów i księży, ale wśród szerokich mas konserwatywnych katolików. No i wreszcie trzecia postać i trzeci kierunek. Juan Donoso Cortes i decyzjonizm. Jak wspomniałem, Donoso Cortes był myślicielem nieco późniejszym, który pisał nie pod wpływem rewolucji francuskiej, tylko Wiosny Ludów. Dlatego, że w roku 1830 we Francji wybucha rewolucja lipcowa. Następca Ludwika XVIII, Karol X, zostaje wygnany. I władzę obejmuje Ludwik Filip z bocznej linii Bourbonów, który wprowadza monarchię konstytucyjną liberalną. No jest to coś, co budziło obrzydzenie konserwatystów, ale nie tylko obrzydzenie, ale i przerażenie. Dlaczego? No obrzydzenie to wiadomo, no bo to nie był ten porządek prawdziwy, tylko porządek liberalny, a przerażenie dlatego, że to oznaczało, że po 15 latach kontrrewolucja nie pokonała świata rewolucyjnego, tylko doszło do jakiejś takiej, no, połączenia rewolucji z kontrrewolucją, w jakiś taki miks bezkształtny. No, Edmund Burke, o którymśmy sobie wcześniej mówili, pewnie powiedział, to są dobre idee, ale dla tradycjonalistów jakakolwiek synteza rewolucji z kontrrewolucją nie była możliwa. A samo wydarzenie wykazało, że porządek kontrrewolucyjny przywrócony na Kongresie Wiedeńskim okazał się skrajnie nietrwały. Jeśli ktoś miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości co do nietrwałości tego porządku, no to mógł się o tym przekonać w roku 1848, kiedy wybucha Wiosna Ludów. I dla Wiosny Ludów myślicielem tak samo reprezentatywnym dla konserwatyzmu, jak dla rewolucji francuskiej, byli Bonal z de Maistre'em, okazał się hiszpański myśliciel Juan Donoso Cortes. Jest to myśliciel, który się bardzo dużo naczytał de Maistre'a i Bonalda, to znaczy jego całe myślenie jest związane z Francją. Jej wpływ tradycji politycznej hiszpańskiej na Donoso Cortesa jest niewielki. On jest tak naprawdę frankofilem radykalnym i aplikuje nauki Bonalda i de Maistre'a do sytuacji hiszpańskiej, czy w ogóle paneuropejskiej roku 1848. Donoso Cortes przede wszystkim rozwija pewną ideę, która się pojawia u de Maistre'a, a szczególnie u Bonalda,
w drugim tomie Bonalda z 1796 roku teorii władzy politycznej i religijnej, a mianowicie ideę tak zwanej teologii politycznej. O cóż chodzi? Mianowicie Bonal, a za nim Donoso Cortes, stwierdzili, że źródła rewolucji francuskiej mają charakter nie tyle społeczny czy ekonomiczny, ale przede wszystkim znajdują się w błędnych ideach. Bonal twierdził, że idee rewolucyjne można znaleźć w błędach teologicznych i eklezjologicznych, już dawno potępionych przez Kościół. To zostało potem rozwinięte przez Donoza i mamy w związku z czym teologię polityczną. Ustrój dobry, słuszny, prawdziwy, zgodny z wolą Boga jest prosty. W Kościele jest to katolicyzm, znaczy w religii katolicyzm, w państwie odpowiednikiem katolicyzmu jest monarchia absolutna. I teraz mamy herezję. Herezję o charakterze teologicznym. Najpierw mamy deizm, czyli oświeceniowy pogląd, że Bóg panuje, ale nie rządzi. Wyrazem politycznym deizmu jest monarchia konstytucyjna. Ówczesna oczywiście. Dzisiaj zwana popularnie monarchią parlamentarną. Mianowicie król panuje, ale nie rządzi. Tak jak Bóg panuje w niebie, ale nie rządzi, tak król panuje w państwie, ale też nie sprawuje władzy, ponieważ rząd narzuca mu parlament. Król nie posiada w związku z czym władzy ustawodawczej, to należy do parlamentu, rząd narzuca mu parlament, więc wykonawcza jest fikcją. I temu modelowi przeciwstawiają tradycjonaliści model monarchii, która jest odpowiednikiem katolicyzmu. Tak jak katolicyzm uznaje wszechwładzę Boga i ich wszechwładzę odpowiednikiem wszechwładzy Boga w państwie jest suweren. Demestre z Donoso Cortesem jako ultramontanie dodają jeszcze do tego, że odpowiednikiem wszechwładzy papieża jest władza państwowa, władza polityczna, jednoosobowa, monarchia, król. Zresztą sam Demestre definiuje suwerenność jako, że mówi, że suwerenem jest ten, który sądzi wszystkich, a nikogo nie osądza. To jest stara doktryna papieska kanonistów jeszcze od czasów Gracjana, która została przeniesiona do uzasadnienia suwerenności politycznej. Czyli mamy pierwszy element teologii politycznej, katolicyzm, monarchia absolutna. Drugi element, deizm, Bóg panuje, ale nie rządzi, monarchia konstytucyjna, król panuje, ale nie rządzi. Następny, ateizm, czyli brak Boga. Wyrazem braku Boga jest dla Donoso Corteza raczkujące wtedy teorie socjalistyczne, ponieważ socjaliści nie wierzą w Boga. Socjaliści nie wierzą w to, że Bóg stworzył jakikolwiek model porządku społecznego oparty na naturze. I uważają, że wszystko można wywrócić do góry nogami i stworzyć społeczeństwo bez własności, rodziny i państwa. No to, żeby głosić coś takiego, trzeba być ateistą. W związku z czym wyrazem ateizmu politycznym jest socjalizm. Donoso Cortes dodaje do tego, że wyrazem cudu w religii jest dyktatura, ponieważ cud zawiesza obowiązywanie praw natury, a dyktator zawiesza obowiązywanie praw konstytucyjnych i rządzi w sposób ekstraordynaryjny, nadzwyczajny, tak jak Bóg robiąc cuda. Wreszcie, mówi Bonal, mamy błędy rewolucyjne dotyczące sekularyzowanych herezji dotyczących eklezjologii, czyli ustroju kościoła. Bonal właśnie uważa, że wyrazem luteranizmu, gdzie rządzą biskupi, a nie ma papieża, jest republika arystokratyczna. Kolejny błąd wynikający z herezji. Wyrazem kalwinizmu, gdzie mamy rządy zboru protestanckiego, czyli wszystkich wiernych, jest demokracja. Także każdy błąd ustrojowy, każdy błąd polityczny ma swoje źródło w potępionych dawno przez Kościół błędach teologicznych i błędach dotyczących ustroju Kościoła. Czyli innymi słowy, rewolucja i wszystkie idee rewolucyjne, liberalne i socjalistyczne tej epoki są to sekularyzowane, zlaicyzowane herezje, z którymi Kościół rozprawił się 500, 1000, czasami 1500 lat temu, także to jest nic nowego, to są tylko herezje. To oczywiście oznacza, że z rewolucją nie ma żadnej rozmowy, ponieważ wynika ona z herezji.
Przełomowość Donoza polega właśnie na tym elemencie cudu w teologii politycznej, którego wyrazem politycznym jest dyktatura. Tak jak Bóg robi cud i staje ponad prawami natury, tak samo dyktator robi cud i staje ponad porządkiem konstytucyjnym. Po co Bóg robi cuda? A mianowicie po to, żeby uratować świat przed jego błędami. A po co dyktator robi cuda? Po to, aby uratować państwo przed rewolucją, czyli też przed błędem. I dlatego Donoso Cortes głosi, to jest myśl to na gruncie tradycjonalizmu dosyć rewolucyjna, że królowie Dei Gratia, pochodzący z łaski Bożej, nie są w stanie stłumić rewolucji. Dlaczego? Bo królowie wahają się strzelać do poddanych. Są za bardzo wychowani w przekonaniu, że istnieją idee etyczne, moralne, że król jest ojcem swoich poddanych, w związku z czym nie można stosować krwawych represji. Królowie się wahają. Ludwik XVI też się zawahał i zaraz mu głowę obcięli. Królowie w 1848 roku też się wahają. Co więc zrobić? Donoso Cortes stwierdza, że nie, królowie są za słabi. Nie instytucjonalnie, psychicznie. Dlatego trzeba zastąpić królów dyktatorem, bo dyktatorzy nie mają problemów. Ulica szturmuje budynki rządowe, król się waha. Co robi dyktator? Wysyła grenadierów, którzy oddają jedną salwę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, ile będzie trzeba. I nie ma takiego tłumu, który by wytrzymał salwy oddawane do niego raz za razem. I tłum w końcu zdziesiątkowany, jego resztki pierzchną. I tak się kończy rewolucja. Dlatego Donoso Cortes uważa, że porządek tradycyjny, tradycjonalistyczny, porządek prawdziwy potrzebuje nowego instytucjonalnego gwaranta. Dyktatura. Porządek tradycyjny nie opiera się już na tradycyjnej instytucji monarchii. Opiera się na gołej sile. Donoso wyraża to w słynnej swojej mowie o dyktaturze, w którym stwierdza, że Hiszpania stanęła przed dwoma możliwymi rozwiązaniami. Albo dyktatura socjalistów i rewolucjonistów, krwawa, terrorystyczna, która będzie wszystkich mordować, albo dyktatura jakiegoś generała, któremu król zleci spacyfikowanie rewolty i spacyfikowanie tłumów. I nie ma innej już gwarancji istnienia dla tradycyjnego porządku. W czasie Wiosny Ludów, w czasie rewolucji francuskiej, mówi Donoso, spotykają się ze sobą dwie, jak to on to nazywa, cywilizacje. Cywilizacja katolicka i cywilizacja racjonalistyczna, oświeceniowa. Mamy w związku z czym dwa zwarte bloki zwolenników oświecenia, wiary w człowieka, wiary w rewolucję, wiary w to, że cały świat można zbudować od nowa. I z drugiej strony mamy blok katolicko-konserwatywny, który broni tradycji, tradycyjnego porządku i tradycyjnych wartości. I następuje starcie tych dwóch bloków. I wygra ten, kto będzie posiadał więcej bagnetów, więcej żołnierzy. I dlatego Donoso mówi, że na czele bloku konserwatywnego musi stanąć dyktator. Generał, który nie będzie miał żadnych zasad, żadnych moralnych skrupułów, który zetrze w proch, jak to nazywa, falangi socjalistyczne. W dniu ostatecznym falangi katolickie staną, mówi Donoso, naprzeciwko falang socjalistycznych i dojdzie do eschatologicznej, kończącej historię świata, a przynajmniej tą najbliższą, starcia falanga przeciwko falandze. I wtedy tylko świat konserwatywny, mniejszy, słabszy, ale moralnie wyższy, szlachetniejszy, musi wygrać dzięki dyktatorowi. A gdzie będą wtedy liberałowie? Pyta Donoso. Ostatni dzień, ostatnia konfrontacja. Socjaliści, którzy mówią, Boga nie ma, władzy nie ma, własności nie ma, rodziny nie ma. Tutaj katolicy. Bóg jest, władza jest, rodzina jest, własność jest. Gdzie będą liberałowie? I Donoso ogląda się i mówi, nie będzie ich. Dlaczego? Bo liberałowie dyskutują, rozważają, prowadzą negocjacje, stoliki negocjacyjne, chcą porozumienia, kompromisu. A w dniu ostatecznej bitwy Państwa Bożego z Państwem Ziemskim, mówiąc językiem św. Augustyna, którego Donoso zresztą czyta,
tym momencie ci letni, liberałowie, którzy trochę by chcieli tego, trochę tego, dla nich nie będzie miejsca. Oni są tchórzliwi, są gadułami, uciekną. I historia zakończy się totalną konfrontacją świata rewolucji i kontrrewolucji, gdzie nie może być kompromisu, będzie tylko jeden zwycięzca. I tym apokaliptycznym wizją kończymy nasz dzisiejszy wykład o konserwatyzmie. Dziękuję.